Cześć, to już jest druga część filmu na temat najlepszych patentów na sukces, który nagrywam razem z moją dziewczyną Dorotą. Jeśli chcesz zobaczyć pierwszą część, koniecznie kliknij tutaj. A teraz przechodzimy do kolejnych części. Wyobraź sobie, że do pracy przychodzi dwie nowe osoby, dwóch nowych programistów, przy czym jeden jest doświadczonym programistą, który już lata siedzi w zawodach, ma mnóstwo wiedzy na ten temat i doskonale zna się na swoim rzemiośle, ale jest wypalony zawodowo, przychodzi do tej pracy, bo musi, robi co mu każą i wychodzi tak szybko, jak się tylko da. Ale jest też drugi programista, młody nowicjusz, który tak naprawdę nie ma za dużego doświadczenia, zdobył trochę wiedzy na studiach, jakieś miał delikatne praktyki, ale za to jest maksymalnie zaangażowany w projekt, do którego został przypisany. Bardzo mocno szuka jakichś kreatywnych rozwiązań. Poświęca nawet czasami dodatkowo swój czas na to, żeby po prostu jak najbardziej się zaangażować w projekt i traktuje firmę, w której pracuje, jako swoją własną niemal i czerpie satysfakcję z każdego zadania i z każdego projektu, do którego został przypisany. Jak myślisz, która z tych osób najlepiej wykorzysta czas, który poświęca na pracę, która z tych osób jeszcze więcej się nauczy i która będzie czerpała więcej satysfakcji z tego, co robi? Moi drodzy, odpowiedź w tym przypadku jest oczywista, ale działania nasze, kiedy pracujemy dla kogoś, kiedy pracujemy na etacie, absolutnie nie są oczywiste. Bardzo często ludzie, którzy pracują dla kogoś w jakiejś firmie, często uważają, że sprzedają swój czas za pieniądze i jedyną korzyścią z tego, że pracują, są faktycznie te zarobione środki, które coś tam pozwolą im więcej w życiu zrobić czy osiągnąć. Ale jeśli spojrzysz na to zupełnie inaczej i postanowisz sobie, że ten czas wykorzystasz także na to, żeby jak najwięcej się rozwinąć, jak najwięcej dać od siebie, jak najwięcej ćwiczyć swoją kreatywność, jak najmocniej zaangażować się w to, co robisz, to oprócz pieniędzy wyciągniesz z tego dodatkowe korzyści. Twój pracodawca czy menadżer dużo łatwiej Cię zauważy, dużo szybciej osiągniesz awans i dużo szybciej ogólnie będziesz się rozwijał. Dlatego to jest coś, o czym pamiętają ludzie sukcesu. Bez względu na to, czy pracujesz dla siebie, czy pracujesz na etacie, jeśli zaczniesz traktować to, co robisz, jako swoją misję i naprawdę zaczniesz się do tego przykładać, to wyciągniesz z tego jak najwięcej korzyści nie tylko dla swojego pracodawcy, ale także dla siebie i jak najwięcej wiedzy przy okazji zdobędziesz. Dlatego zachęcam Cię, żebyś zastanowił się, co jeszcze możesz zrobić w swojej firmie, bo często, zwłaszcza starsze pokolenie, uczy nas, żebyśmy nie wychodzili przed szereg, żebyśmy się nie wyróżniali, nie wkładali więcej wysiłku, ale to nie jest prawda. To nie tylko da korzyści komuś, ale także Tobie. I do tego Cię zachęcam. Jeśli masz już dzieci, albo wyobraź sobie, że miałbyś je w przyszłości, to jak Ci się wydaje, w jakim towarzystwie wolałbyś, aby przebywały? W takim towarzystwie, gdzie ich znajomi mają jakieś pasje, rozwijają swoje umiejętności, uprawiają sport, spędzają czas na świeżym powietrzu, cały czas chcą więcej czytać, chcą więcej się rozwijać, chcą w jakiś sposób osiągać swoje cele. Czy bardziej wolałbyś, aby spędzał czas w towarzystwie osób, które siedzą przed komputerem, grają cały czas w gry, oglądają telewizor, cały czas marudzą, tak naprawdę nie mają pojęcia, co robić ze swoim życiem i nie są za bardzo aktywne fizycznie? I o ile domyślam się, że odpowiedź jest bardzo prosta, że wolałbyś, aby były w towarzystwie ludzi, którzy są aktywni, zadowoleni z życia i chcą rozwijać swoje pasje, to powiedz mi, dlaczego Ty sam nie chcesz dla siebie jak najlepiej? O ile często wiemy, że dla dzieci chcemy tego, aby były w takim środowisku bardzo sprzyjającym rozwojowi, o tyle sami często nie potrafimy tak zupełnie obiektywnie spojrzeć, w jakim środowisku my przebywamy. Jak się okazuje, osoby, które osiągają sukcesy, mają pewien sposób myślenia o tym, co przydarza się w ich życiu. Jak jedni marudzą i narzekają, tak oni starają się znaleźć rozwiązania. Jak jedni widzą problemy, tak oni widzą szanse. Kiedy osoby, które są niezadowolone z życia, cały czas widzą, czego nie mają, tak oni zastanawiają się nad tym, co mają i z jakich zasobów mogą korzystać.
Więc jeszcze dziś zastanów się nad tym, do jakiej grupy mógłbyś dołączyć, czy to w internecie, czy w Twoim na przykład mieście, gdzie mógłbyś spotykać się z osobami, które osiągają sukcesy, które prowadzą swój biznes, które rozwijają swoje pasje. Zastanów się, czy możesz przychodzić na jakieś konferencje, spotkania, szkolenia, grupy dyskusyjne, różnego rodzaju koła zainteresowań, tak aby przebywać z ludźmi, którzy mają ogromny wpływ na to, jak Twoje myślenie zmieni się na lepsze. Wszystko zaczyna się od myśli, każdy nasz sukces zaczyna się od tego, w jaki sposób na to patrzymy, więc naucz się na początku tego, aby rzeczywiście pracować nad swoim sposobem myślenia. Wyobraź sobie biznesmena, który osiągnął ogromny sukces zawodowy, ma teraz 50 parę lat, ma piękną willę, w której mieszka, dwie sprzątaczki, mnóstwo jeszcze jakiejś obsługi, jacht przed domem nawet, który czeka na to, żeby wyruszyć w każdej chwili w jakąkolwiek podróż, którą on sobie tylko zamarzy. Mam do tego miliony na koncie. Jak myślisz, czy chciałbyś być w jego skórze? Myślę, że zdecydowana większość ludzi powiedziałaby, że tak, ale zobaczmy, że tak naprawdę to, co przedstawiłem Ci, to tylko jeden aspekt życia tego człowieka. Teraz wyobraź sobie, że ten sam człowiek tuż po powrocie ze swojego biura jedzie do lekarza, bo ma poważne problemy ze zdrowiem, czeka go operacja, bo tak zaniedbał swoje zdrowie, stresował się i dodatkowo nie dbał o ruch, ani o to, co je, że teraz jego zdrowie jest wręcz w ruinie. Oprócz tego, kiedy wraca do domu, dom jest pusty, nie ma tam ani żony, ani dzieci, nie ma też zbyt zażyłych relacji towarzyskich, więc nawet nie ma tak naprawdę komu się wygadać ze swoich problemów. Czy teraz ten sukces również wygląda Ci tak różowo, jak ta historia na początku, czy może wygląda trochę inaczej? Zobacz, że tak naprawdę często skupiamy się tylko i wyłącznie na tym aspekcie finansów, żeby rozwijać swoją karierę, żeby osiągnąć jak najwięcej w życiu, żeby jak najwięcej zarabiać. I kiedy popatrzysz na dzień przeciętnego człowieka, to zarabianie pieniędzy zajmuje zdecydowanie największą część naszego dnia. Nawet uczymy się, czy zdobywamy wiedzę, która również pozwoli nam zarabiać jak najwięcej pieniędzy. Pamiętaj, że nie będziesz w stanie odnieść pełnego sukcesu w swoim życiu, jeśli nie będziesz dbał o swoje zdrowie, o to, co jesz, o to, jak często się ruszasz. Jeśli nie będziesz dbał o relacje zarówno z płcią przeciwną, jak i o relacje towarzyskie z swoją rodziną czy przyjaciółmi, a także jeśli nie będziesz dbał o swoje pasje i jedyną rzeczą, na której Ci zależy, to jest Twoja praca i rozwój Twojej kariery. Bez tego możesz skończyć właśnie jak ten biznesmen z opisanej historii. Dlatego pamiętaj, żeby w swoim życiu znaleźć balans i zastanowić się, jak rozwijać każdą dziedzinę równomiernie. Mamy jeszcze siódmy patent tego, w jaki sposób osiągać sukcesy, ale jest on zarezerwowany tylko dla nielicznych. Żeby dostać dostęp do tego siódmego patentu, który jest bardzo obszerny i nie chcieliśmy teraz przedłużać za bardzo tego filmu, zerknijcie na nasz nowy fanpage na temat osiągania sukcesów, który jest świeżo założony. Link do tego fanpage'a znajdziecie na ekranie, gdzieś tutaj powinien teraz się pojawić, albo w opisie tego filmu. Polubcie go i udostępnijcie ten film, który jest na tym fanpage'u. A w nagrodę wszystkim ludziom, którzy udostępnili ten film w prywatnej wiadomości, wyślemy dostęp, niespodziankę do obszernego nagrania. Ósmym nieoficjalnym patentem na sukces jest oczywiście subskrybowanie naszych kanałów. Zachęcamy Was również do tego, abyście zostawili komentarz pod tym filmem dotyczący tego, z jakich obszarów w Waszym życiu jesteście najbardziej zadowoleni i z jakich najmniej. Pozwoli nam to lepiej przygotować content na nasz nowy fanpage. Dokładnie. A teraz jest wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.